Maciek, kąp głębiej, bo nas pajączki zjedzą. Here comes the ready and now. Cześć, siema, z tej strony MC Patryk 1995. Tak, możecie zauważyć, jest audiolog dedykowano tematyczny. Tak, miał to trochę inaczej ten filmik wyglądać, ale tak się stało, że niestety kamera odmawia mi posłuszeństwa, więc tak to wygląda. Może na początku wyjaśnię motyw tych dwóch intr. Pierwsze, te macie koł głębiej, zrobione było przez kumpla dla jaj, który prosił mnie, żebym wrzucił to do tego filmiku, więc spełniłem jego prośbę. Drugie, te intro Here Comes the Boom, co jest połączone z tą dedykacją. Bo w sumie muszę dedykować, nie muszę, tylko w sumie chcę, bo obiecałem coś komuś. Dedykuję w sumie ten odcinek, może to nie będzie jedyny, bo to trochę tak słabo to wyjdzie, ale dedykuję go Yuno Hatake, zwany też jako Aśka. Chyba się nie obrażę za to, że powiedziałem twoje imię. No więc tak. Dlaczego w ogóle dedykuję ten odcinek? No kuźwa mać, pierwszy raz coś robię takiego. Znaczy, no może nie pierwszy raz, a drugi. Dlaczego? Prosta sprawa, dla pieniążków. To jest materiał sponsorowany jak nic. Wszystko, reklamy powłączane, wszystko fajnie super leci, hajsik na konto wpływa. Nie no. Jakoś z nią pisałem, jakoś tak się poznaliśmy i pisałem z nią. No i się wydało, że, znaczy sam powiedziałem, że prowadzę kanał na YouTubie. I no i spytała się, czy mogę dedykować jej jakiś odcinek. Otóż zgodziłem się na to. No a czemu nie, no. Pomyślałem, że no w sumie i tak nie mam co robić, to taki filmik nie zaszkodzi. Tak. Może taki krótki opisik tej postaci. Otóż jest ona blondynką i mieszka w Holandii. Tak, jestem forever alone, więc piszę sobie z osobami, których no jest mała możliwość, że kiedykolwiek spotkam. Przecież w sumie nawet bytom jest ta Beata, wątpię, że mnie spotkał. Znaczy nie, na Pyrkonie, dobra. Ale to jeszcze nie potwierdzam takie plotki. Dobra, ale cio. Jest terrorystką, bo mnie prześladuje i chce zniszczyć Arabię Saudyjską. No. W sumie chociaż to bez sensu, bo nienawidzi Afganistańczyków. Dobra, kij z tym. Otóż pozdrowionka ode mnie i mam nadzieję, że od was również popłyną ludziska, a w tym momencie przechodzimy do dalszego tematu tego audiologa, którym właśnie na pierwszy temat wybrałem taki dość filozoficzny temat, do którego zachęciło mnie jakby społeczeństwo, można tak powiedzieć. Czyli moja klasa i filmik Pogadajmy w Gimpera, tak. Czyli konformizm. Tak, o konformizmie trochę porozmawiamy. Czym jest konformizm? Konformizm jest postawą człowieka, który mimo iż nie jest pewny swojej swoich poglądów, czy nawet ma swoje zdanie, nie manifestuje tego, tylko przyjmuje zdanie, zachowanie danej grupy. No, czyli taka osoba konformista
że w ogóle nie wyraża swojego zdania, tylko łatwo godzi się ze zdaniem grupy, przyjmuje jej zachowania. To można zauważyć na przykład po dzisiejszych czasach, jak trzynastolatki i nawet mniej piją, palą, tylko żeby dopasować się do jakiejś grupy. No to jest konformizm, ale nie oszukujmy się, większość ludzi jest konformistami. Przeciwieństwem konformizmu jest nonkonformizm, który jest właściwie takim. To jest taka osoba, którą ciężko przekonać do zmienienia własnych poglądów. Twardo trzyma się właśnie swoich poglądów i trudno ją, w sumie prawie niemożliwy jest wpływ tej grupy na tą taką osobę. No. Mało jest w sumie takich ludzi, bo w sumie człowiek ma taką potrzebę życia w grupie, a taki nonkonformista jest najczęściej takim odrzucanym. Nie wiem, na przykładzie pierwszym z brzegu klasa. Jakieś tam religia jest ostatnia lekcja. No i parę osób rzuca, że tekstem, że uciekamy wszyscy całą klasą. No i parę osób podchwyciło to i na przykład jedna osoba nie chce uciekać, to od razu jest wyzywana od lamci, od innych gorszych. Nie wiem, z czemu się teraz zaśmiałem. Jestem nienormalny. Cieszę się cudzego nieszczęścia, dobra. No ale. I wtedy właśnie zostaje zepchnięta na takie ubocze. Tak, ubocze? Wysunięta przed szereg. No rzadko właśnie się spotyka takie osoby, bo to. A chyba, że to są takie właśnie odludki, takie alieny, że tak. Nie wiem. Tak to nazwę. Osobiście sam staram się być jakby non-konformistą, Znaczy, no lubię dyskutować na jakieś tematy, ale nie, że ktoś ma na mnie jakiś wpływ, że jakaś grupa ma na mnie wpływ, że zmieniam od razu swoje zachowanie i poglądy. Nie, ale oczywiście w paru sprawach też jestem konformistą, to jak w sumie każdy. Zdarza się takie coś, ale właśnie fajnie konformizm można wykorzystać, jak to nawet to pokazał Gimpel na przykładzie pożyczki u kumpla, nie wiem. Chcecie pożyczyć od kumpla 50 zł, ale jesteście pewni, że on wam nie pożyczy. No to proponujecie cenę, jakby nie cenę, tylko pożyczkę wyższą. Nie, 100 zł. No i jak tamta osoba się nie zgodzi, no to kurde, no chociaż te 50 zł. No to już ta osoba będzie skłonna pożyczyć te 50 zł, bo pomyśli sobie, że jak tej stówy nie pożyczyłem, no to te 50 to już jakoś mogę. Stać mnie na to. No, czy nawet w marketingu, na przykład właśnie polepszanie jakieś. No, kurde, jak to się nazywa? Jakieś oferty na. Nie wiem. Kup jedno, dostaniesz coś tam gratis. Zadzwoń teraz, a dostaniesz 50% zniżki. A cena jest właśnie podniesiona te 50%. Więc. Czy nawet w negocjacjach. Czy nie wiem, macie jakiś towar, który kosztuje, nie wiem, załóżmy 10 tysięcy. A ten gościu, co chce ją kupić, proponuje wam 5 tysięcy. No to oferujecie 15 i tak drogą właśnie schodzenia szczebelkami dojdziecie do tych 10 tysięcy. Znaczy schodzenia i wchodzenia jednocześnie. To jest staczanie, nie. Dobra, ale też był taki fajny właśnie, przed chwilą o nim czytałem taki chwyt marketingowy właśnie. O, no. Łapanie na modę. Nie wiem, podchwycić jakieś.
Często tak, że podchwycają jakieś teksty z internetu, co są, zdaje się, nie wiem, popularne, nie wiem, ale urwał, czy coś takiego. No i wiecie, od razu, jak, w sumie chociaż nie wiem, czy to jest taki przykład konformizmu. Chociaż nie, jest to jakiś tam przykład. Czy te Forever Alone, te memy wszystkie, jakaś osoba właśnie zacznie produkować te całe koszulki. Przykładowo koszulki, może właśnie, nie wiem, to poduszki. Jedna osoba czy dwie to kupią i przekonają właśnie następne. Chociaż nie, to nie, to jest do dupy przykład. Nie, to do dupy, to się wytnie. Więc może to by było na tyle. Bo w sumie o konformizmie można. O, nie, mam jeszcze jeden przykład życia wzięty prosto z renegi. Pamiętacie może jak w filmie pod tytułem Kontrowersyjnie odcinek drugi Gimbusy wspomniałem o filmiku, który nagrała moja klasa razem z tam z paroma z innymi i który właśnie był słaby i ja go skrytykowałem. Od razu wiecie, jak skończyły się argumenty, to zaczęto po mnie jeździć, że hater, że coś tam. No i ale dobra, wracając do meritum. Jest u mnie w klasie koleś, który nie ma, nie wiem, czy nie ma jeszcze, czy nie wiem. Dobra, wtedy nie miał dostępu do neta. Od dzisiaj już są komentarze pousuwane, oczywiście. Nie ma do. Ale. Dobra, nieważne. No i ja byłem sobie w tej mniejszości, byłem jeden, dopiero później jakoś kolega, który jeden przeczytał te komentarze, przyznał mi rację. No i ta większość wmówiła temu jednemu, że to ja jestem ten zły, że się spinałem i w ogóle jakieś głupoty pisałem. No i on bez jakiegoś głębszego zastanowienia, jakoś bez sprawdzenia tego, czyli czytania tych komentarzy, przyjął ich zdanie i zaczął właśnie powtarzać te teksty, które ja tam pisałem, 5,5 na 10, czy to tylko moje zdanie. No nie wiem, co jest śmiesznego. No inteligencja. No to wszyscy ci, co tak ten. Dobra, nieważne. No kurde, i zgubiłem wątek. No, i jak się go spytałem, czy w ogóle czytał te komentarze, czy ma jakieś pojęcie o tym, co tam pisałem, to powiedział, że nie. I weź tu się dogadaj. Później dopiero jedna osoba przyznała mi rację, ale jej właśnie nikt nie słucha, bo ona lubi sobie robić jaja. No. Ktoś już mi tu pisze. Ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dacie się ze mną w dyskusję na temat właśnie konformizmu, czy mieliście jakieś przypadki. O, jeszcze jeden. Jeszcze, dobra, ostatni przykład, ostatni. Macie rodzinę, no na pewno. Jesteście w rodzinie, nie? Wszyscy wierzą i są katolikami, a wy jedynie jesteście ateistami, ale chodzicie z nimi do kościoła, żeby nie czuć się odizolowanym. O, i to był ostatni przykład. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a więc cześć, nara, holia i jeszcze raz pozdrowienia dla Juno. Na razie.